i dzisiaj będziemy grali w wasze wyproszone, wymarzone Scary Teacher 3D. I jest ze mną oczywiście mój brat Adrian Clarkson. Witam was wszystkie byczki. Godzina piąta. Cieszę się, że tu jestem. Idziemy nagrać Scary Teacher. Dwa nowe odcinki, dwa nowe mapy. Idealnie wszystko pasuje. Nagram dziś na raty, nie wiem. Ej, ale serio, jest 5:49, 5:50, widzicie? Dwa dni temu wjechały dwa nowe levele w Scary Teachers, więc będziemy je dzisiaj ogrywali. I co jest najlepsze, to są levele halloweenowe i wjechały one dwa dni temu. A dzisiaj mamy siódmy, więc nie wiem, trochę to jest bez sensu, bo po prostu pojawiły się po Halloween. Nie wiem, jakieś to jest dziwne, więc ja dzisiaj na moim odcinku robię ten super spell, a Adrian u siebie będzie robił walk on water. Chodzenie po wodzie najwyraźniej. Tak. Victor, so good to see. Ale dobra. It's been a while. A tu jest inny i ten jest zazdrosny. A no faktycznie jest inny. Straca go! Yes, I'm on. A nie, oni go wykorzystali! Tak, bo nie miałem dźwięku, nie słyszałem. Tak, znaczy nie dużo ja też nie słyszałam, ale tak zrozumiałam. Ona go podrywała. A oni go teraz zamknęli? A tamten się zaczaił i mu oczy zasłonił, to niby miało mu pomóc. I okradli go z pierścienia, który pewnie coś robi, no nie wiem. I wydaje mi się, że pewnie mamy coś z tym pierścieniem zrobić. Tak, pierścień musisz. Na logikę brać łuk. Ale imba tu jest jakaś, jakie kolory. A twoja misja to jest, musisz odzaklęcić ją. Super! Jeżeli takie słowo istnieje. Ale dyna, nie odwrócić taka... magiczne zaklęcie. No mówię odzaklęcić, no. Ja zaraz tutaj chyba umrę ze strachu. W ogóle mam strasznie głośno jeszcze. O nie, tu jest ciemno, nic nie widać. Ale fajno, mogę może po drzewach chodzić? O wiele to. Ja bym chciał, żeby zawsze taka mapa była, bo ona dużo ładniejsze kolory ma w ogóle. No. Super jest. Fajniej wygląda, bo jest fajnie oświetlona, nie? No, ale kocioł jest ty. Klucz. Klucz jakiś. Ona jest tutaj chyba gdzieś na dworzu, nie? No, chodzi gdzieś po dworzu, zaraz się zabię pewnie. Nie. Czemu nie mogę go wziąć? No halo. Musisz bardziej pewnie się bliżej tak, no. No jak to? Dobra. Gdzie jest szopa? Aha, tutaj coś mamy. No tu jest w ogóle kocioł wielki, no. Tu coś mogę chyba wrzucić. Tu mi tak najechało, no, przez chwilę. Bardzo możliwe, że jak to jest kocioł, to coś ma wspólnego z zaklęciem, wiecie. Kocioły, zaklęcia chodzą w parze, pewnie nie? Tak. Boże, ja w to nie umiem grać! Adrian, ja zaraz umrę i ty przejmiesz, bo ja nie umiem. A. W ogóle, jak coś, to ona chyba idzie do ciebie powoli. Daje ci małe, wiesz, takie... To, że idzie powoli, to jeszcze nie oznacza, że... Tak? Naprawdę idzie tutaj? No tak chyba, no. A ja mogę stąd uciec? Nie. No mogę, drugie. A nie, jest na środku dopiero, dobra. Okej. Okay. Adrian, możesz już ty zacząć grać, bo ja już się boję. Nie, nawet nie wiem też co robić w ogóle, ja tu mam tylko jakieś... Wow! Ale tu jest dopiero fajnie, Boże. Boże, ona tutaj pewnie wszystkie dzieci pochowała, które złapała. Mi się daje, że to jest ilość przegranych naszych. A bo tak! Wow! Ale tutaj party jest. Wow! Ej, stań, ale fajnie. Stań na DJ-ce, bądź DJ-em. Będę DJ-em z tym, DJ-em i puszczasz dobrą nutę jakąś. Z wytrychem, nie? Ale nie mogę tutaj, jestem za niska. Skocz na konsolę. Adrian, ona chyba idzie mnie zabić już. Skocz jak Snorlax na konsolę. Nie, ja się boję, nie mogę, ja nie umiem. A tu mogę wpaść? No to basen to nie, patrz, basen... nie mogę wejść do basenu, widzisz? Spróbuj skoczyć. Zablokowali mi. Hop. Nie. A nie, to nie mogę. Blokada. Dlatego, że nie ma wody. Ale twoja misja pewnie będzie z basenem. No moja miała być, co, że tam woda, bo woda nie tak, po wodzie, no to no, ma sens. Dokładnie. Ale... ale szkieletor! Ale fajny, to jest mój nowy kolega. Mój nowy ziomeczek. Ale se chilluje, jak ja cześć, se chilluję. Cześć, ziomeczko! Robi tak? Cześć, a tam drugi jest z tyłu, widzisz? Tam jest drugi z tyłu, no. Lepsze to zwiedzanie mapy niż grać. No, dokładnie, ja będę chodziła i się patrzyła. Ale te strachy na wróble też są super. No, wbija do domu, może coś nowego w domu jest. No wiem, idę. Są jakieś rzeczy nowe, no. Tutaj przez ty, normalnie tam szkielety wiszą na tym. Normalnie ci zaraz... Jezu, jak się przestraszyłam! Psychodela jakaś, on takie dźwięki wydaje, takie... To jest, słuchajcie, dziecko, które ona złapała i go nie ukatrupiła, tylko zostawiła, wiesz, w szopie i... To się z nami dzieje, jak łapie nas za szyję generalnie. Tu jest jakaś la... Co w ogóle? Wydaje mi się, że chyba każdy pokój będzie, wiecie co, zmieniony. O, tu coś leży? Możliwe. Klucz!
No to jest ten klucz, czy dzisiaj go możesz podnieść? Tamtego nie mogłaś z jakiegoś powodu. Tamten jest pewnie na inną misję, wiesz, i oni nie zrobili. Te drzwi nawet tu pozmieniali, nie no, powiem wam naprawdę. Tak, każde drzwi mają. Naprawdę super. Co to jest? Lupa. Ej, tej lupy tu nie było. Dobra, nie było, więc ja ją wezmę. Takie dziwne itemy zawsze. O, coś tu tak pykło, to może to właśnie oznacza, że to jest. Ej, a to, to możesz też. A to okno, dobra. Aha, Boże, ono tak dziwnie wyglądało. Dobra, to może idźmy dalej, może tu coś dalej będzie. No lupa na pewno jest potrzebna. O, tutaj jest znak normalnie aż. Bite me? Ugryź mnie, Aga. O! Otwórz trumnę. Oni go tu trumnie zamknęli, lol! Pierścień mu się świeci. Na pewno musisz ten pierścień. No tak, bo to jest ten pierścień, tak, tak. Nie? Dobra, find, znajdź i odblokuj sekretną skrzynię, żeby zamienić pierścień. Czyli jakąś tajną skrzynię. Spooky ghosty! Co to? Ja myślałam, że dobra, już się tam w białej sukni weselnej na mnie zaczaiła. Ty możesz tańczyć z tymi spooky ghostami, no, oby się nie zabiły. Właśnie. Nie, one mnie chyba tego przesuwają, wiesz? Czekaj, tak? Widzisz? A jo, no. Mają normalnie hitboxa, no. Ruszają mój tyłek. One wyglądają jak, kurde, ten, jak chusteczka latające. Co się w ogóle tutaj dzieje, nie? Ja nie mogę, tak one wyglądają trochę jak... Jak chusteczka do nosa. Jak chusteczka tego jej narzeczonego, którą sobie zużył, no. Tu jest ścinarz to, no. Kolejny. Ha, on telewizję ogląda. No. Ale chyba nie działa już. Dobra, w ogóle na razie mam chillerę utopię z tą babką. O, hello. To ja zamykam z powrotem. Ono, on jest typikal taki, żeby... się opluła! On jest typikal taki, żeby przestraszyć właśnie. No typowo, nie? Otwierasz drzwi i nagle coś ci... Nie wiesz nigdy, co ci się skryje. Dobra, no w ogóle gdzie jest jakieś skrzyń? Oh my... O, fuuu! O nie, weganie, zamknijcie oczy! Co to jest za... Właśnie też jest inna babka te obrazy, nie? To co innego jest? No inne, inne. Naprawdę pokoju... dużo pododawali tutaj rzeczy, aż jestem w szoku. W poprzednim pokoju też był taki obraz i też się dziwiłem, aż jestem jest. Naprawdę... Tu jest jakiś... Też jakiś facio inny chyba. Może to za czasów młodości jakieś ich, czyli zdjęcia. Tutaj ja nie wiem, co oni kroją. Może to będzie coś do twojego levelu. Nie, tu jest okno, prawda? Tak. No w sumie zakładam, że skrzynia będzie w piwnicy w sumie. O, elo babcio. Hejka, jak tam? Dobra, bądź Aga koksem i rzuć nią pierścieniem. Dupa tam! Ej, no nie, no na pewno myślisz, że to będzie gdzieś w piwnicy? W piwnicy będzie, na pewno. Bo tam były te bo takie... Bo wszystko już tutaj przyszliśmy? No praktycznie, ale mi się wydaje, że na pewno, bo tam w piwnicy były te takie skrzynie, tylko że one miały sobie tą samą teksturę, pamiętam, nie? No dobra, to idźmy. No ja, jak czekaj, obstawać... ja bym jeszcze posprawdzała, bo bez sensu jest... Nie no, byłaś tu prawie wszędzie już. Chyba byłam, nie? No, większość tam. Czekaj, może tu jeszcze nie byłam. A tutaj co jest? Nie, tu nic nie będzie. Aha. A, bo tu jest jej sypialnia. Tu jest ta druga łazienka jest. Ten kibel. Może czemu czarne rysuje? Nie! Nie, zablokowałam cię, nie! Ale babcia też. Nie! Babcia też się zablokowała. Już zostawiła mnie? Ona też się zablokowała z jakiegoś powodu, no. To z Bogiem. Mi się daje, że ona się bardziej... O kurwa, myślałam, że poszła tam! Nie! Nie! Do domu uciekaj! Do domu! Grochę ratujcie! Grochę pomocy! Zblokujcie ją! Zblokujcie jej tyłek! O, zablokowała ją! Rzeczywiście, zblokowała ją. Duchy na pomoc przyszły. Ja chcę zejść na dół! To uciekaj szybko, bo ona też... Wiem, no idę, biegnę! Zobaczcie, o, idzie przed tobą. Boże, nigdy w życiu tyle levela nie... Jezu, to nie zejście jest! W życiu tyle levela nie przeszłam! Gdzie tu się idzie do tej piwnicy? Ona mnie tutaj zaraz jest. Tutaj po prawej jest. Tu? Pod schodami. O kurwa, widzi mnie! Tutaj, no. Czekaj! Kurwa, nie umiem wejść! Szybko wejść tam jeszcze raz czas. O, zgubiła mnie. Dobra. Tu będzie coś na pewno. Tu jest w ogóle... W ogóle totalnie inaczej tu jest. Coś w ogóle zepsute chyba aż chyba tekstury są. Chyba tekstury są zepsute. A nie, to wygląda... Nie, to jest taki samochodzik do jeżdżenia chyba. Ale ten młotek lata na pewno, a on na pewno nie miał latać. Tu jest coś chyba nie tak. Dałam teraz Adrianowi, bo ja już się poddaję, nie wiem gdzie szukać. Idź Adrian jeszcze raz i... Detektyw Adrian wchodzi do akcji z lupą. Tylko jak dasz się jej złapać i mi to przewalisz, no co rzucasz tą lupą? Rzucam moją lupą. Zbiła, już się nie działa. Nie no, działa, działa. Dupa nie działa, zepsułeś moją wspaniałą lupę. Zapomniałem jak się gra już w sumie trochę, bo dawno nie grałem. No, a rzeczywiście, ty też dawno nie grałeś, no, nie? No, nie grałem, nie powiem. Ty teraz grałeś w tego, Hello Neighbor, czy Hello coś Neighbor.
Dobra, ja nie wiem, jaką skrzynię może chodzić, a go jeszcze dalej. Nie wiem, na dole wydaje mi się, że wszyscy... Może coś u góry jakiś pokój jest. Mi się wydaje, że nie sprawdziłam wszystkich u góry. Tu byliśmy. Tak gdzieś trochę wydaje, że się blisko. Nie, dobra, nie. Ona jest w salonie gier chyba. A, nie szukam, nie, ja jej też nie szukam. Wszystko, elo. O! Dobra, pozdro, ja szukam przez 15 minut. To były ostatnie drzwi, których nie otworzyłaś, bo w tym pomieszczeniu byłaś? I tak, dosłownie wylazłaś już? I ona chyba mnie wtedy przestraszyła. Bo babcię zobaczyłaś. Ona mnie przestraszyła i dlatego się zgubiłam. A ja to dosłownie ostatnie drzwi już były. No dobra, weź się poza... Może pozamykaj. Bo ona właśnie tu idzie. No. No wiesz co, babciu, ja bym zamknął. Zamknij. I widzę, że tu jest pełno skrzyń, czyli pewnie musimy którąś, nie wiem, dobrą otworzyć? Czy czemu ty ją bejcisz? No bo ona idzie tutaj, a ja nie chcę, żeby... Bo mi level, ale jak mi zwalisz level... Ja wolę, żeby ona mnie nie zaskoczyła. Zwalisz level! Nic się nie zwalisz... O nie, już mnie goni, co no jest? No i widzisz? Halo, babciu, no spokojnie, nic się nie Ona zbije. Jest na Halloween bardzo przewrażliwiona, wiesz? No bardzo widzę właśnie, ewidentnie, naprawdę. Widzę ją na twoim ekranie. Ja patrzę też czasami w ten ekran i widzę siebie. Dobra, ty się nie patrz, tylko uciekaj. Ja zawału dostaję, daj mi spokój. Błagam! Szybciej, dzieciuszku, szybciej. Ona pobiegła do góry w ogóle. Tak? To psycho. Bo zaraz zeskoczy na ciebie z okna i się rzuci jak taki Spider-Man z góry, wiesz. Proszę, tylko nie Spider-Man. Nie, dobra, zgubiła, no. Ale tu, czemu ona na górze została? No ja chcę zejść do góry przecież. No właśnie nie wiem, ona pobiegła do góry. Ty zlazłeś na dół, ona do góry. Coś się pilnujesz swoich tanich stajnic. Tu jest bałwan dynia. Ej, ja od dynia bałwan. Nie pomyślałem o tych rzeczach, no. To prawda. Ej, mogłem tego użyć? Tu mi coś wyświetliło, a nie, to pewnie drzwi były. To ten dzwon. A, tu w ogóle jest zestaw kluczy. A, tu jest zestaw kluczy. No, okej, fajne. Fajnie, nie powiem. Tak, właśnie pisaliście wy w komentarzach, że zawsze na początku jest tutaj zestaw kluczy. No tak samo tutaj pod wycieraczką chyba one, jest. Tak, też coś pod wycieraczką jest, żeby brać te. O, no, dokładnie, one jak są potrzebujesz, takie... to w razie czego jest pod wycieraczką, bo każdy ma klucz pod wycieraczką. No, ma... dobra, leź do tego, do tych skrzyń, bo to już jest zaraz koniec, no. Nie wiem, bo ty babci tu była, no i musiałem ją uspokoić. No i słuchajcie, pamiętajcie, łapy w górę, jeżeli chcecie kolejne Scary Teacher, bo jak nie zostawicie łapy w górę przynajmniej 15 tysięcy, to nie będzie kolejnego odcinka z Adrianem. Którego lootboxa otwieramy, Aga? No wszystkie po kolei. No ale który pierwszy? Mamy tylko jeden klucz czerwony. Ale mamy też wytrych, więc pewnie możemy dwa przynajmniej. No nie wiem, ja otwieram ten. No dobra, no nie chcesz, to nie, jak to wybierasz. Uwaga. Ej, a pierwszy mi... Kogo to jest niby ręka? Lupa, myślę, może lupą coś weź. Weź lupą, zobacz, bo ta lupa po coś była. Faktycznie. O! Czyli to z dużego przerobi na małe. No właśnie. A weź otwórz inną skrzynię i zobaczymy, co jest w innej. No pytanie, czy w ogóle mogę otworzyć. Wytrychem pewnie możesz, bo tam było na skrzyni, widzisz? O, hey, hammer albo coś tam. I teraz weź tutaj użyj, czy będzie inaczej coś wyglądało? A nie, też z dużego na małe. Duży mały, no. A tego już pewnie nie mogę otworzyć. No pewnie nie. W żaden inny pewnie sposób. Łom byś potrzebował albo... Bo raczej takim kluczem nie mogę. Nie. No powróć do mnie, ty bawię się w detektywa przecież. No dobra, czyli co, mogę sobie podmienić pierścień. No. I ciekawe. A, i to, czy to wszystko jest? No chyba tak, chyba w długą już. Daję no dobra. Długą. Detektyw długą robi. No to uciekaj, bo ona już pewnie zaraz... W ogóle, czemu, kogo tam jest ręka? Ja bym się chciała dowiedzieć, czyja tam jest ręka. Czemu ona ma trzy różne łapy, bo pewnie w trzeciej skrzyni też jest łapa. Czemu w ogóle, ona... czemu trzy to po pierwsze, czyli... Ktoś był albo miał trzy ręce, albo zabiła dwie osoby. Bo ten pan ma wszystkie swoje ręce, więc. I wtedy gdzie jest czwarta ręka? Uwaga, zaraz się okaże. O! Lecimy. Jakie zaklęcie mówi. Ona się powiększy. Coś. Czyli się nie udało jednak. Ale przecież dobry był pierścień był, że z dużego na mały. No chyba, no tak, no. Dajesz, Adrian, na speedzie teraz. Wiemy, gdzie wszystko jest, więc... Zapuszczamy dobrą muzykę i lecimy na speedranie. Lecisz, biegnij! Miałam zapuścić, a ty sam sobie ją śpiewasz. No śpiewam, bo taka będzie przecież, na pewno dobrze. Dawaj! To było... A gdzie był tam ten klucz jeden czerwony? Nie pamiętam. Nie mam pojęcia, coś nieważne. Ale musisz mieć wytrychy przynajmniej. Tyry, coś ty poradzę. Do szopy musisz pójść. Spokojnie, Aga, żadnej szopy nie potrzebuję. Na pewno do szopy. Żadnej szopy, proszę cię. Dobra, już mamy dwa klucze. Dokładnie, tak. Szybka akcja i
Otwieramy. Otwieramy. Skrzynię. Może rzeczywiście trzeba wszystkie otworzyć, żeby przejść dalej jakby ten level. Może. Może dopiero jak wszystkie otworzysz, to ostatnie na przykład zawsze będzie dobre. Tu też jest. Duży, mały. No też. No i też powinno niby działać, ale no nie działało wcześniej, więc zobaczmy tą. Jak tutaj jest to samo napisane... A, to jest w drugą stronę. Że jakby... Z małego na duży to oni... To jest jakby... Ale to ten musi być dobry, bo tamte dwa są w tym momencie... No raczej tylko jeden jest dobry, tamte prawda? Dwa na pewno są takie same. A, ten jeszcze jest, zobacz a ten jest taki sam jak tamten, nie? No, ten jest taki też. Sam jak no tamten. Dobra, no to jeden inny jest. To no, weźmy no go znowu, no musi to być. Ten musi być dobry, no. Nie rozumiem ich logiki, ale ten musi być dobry na pewno. Mi się wydaje, że im się coś pomyliło z... strzałkami no, chyba. No, to jest strzałki. Chyba komuś się... Powinni po prostu zrobić małego ludzika, dużego ludzika i byłoby wszystko jasne. Ona się stawić jakimś wielkim, nie wiem, King Kongiem i ich po prostu wszystkich zabiła. No a my mamy chyba zrobić, że ona właśnie ma, ona nie wiem... Ona zniszczyć imprezę, a nie ją naprawić. No. A nie, że ona zniszczy innych ludzi. No. O, zaraz wyskoczę no poza mapę. No weź, bo się zablokujesz i nigdy tego nie przejdziemy. Adrian! Dajcie mi skoczyć. Adrian! Mogę tutaj chociaż... No nie możesz! No jak to nie możesz? No nie, bo tak mówię, że nie możesz. Może nie mogę wyjść. Nie. Tutaj te... O, bo myślałam, że zapała. Jezu, ja też! Patrz, zmniejszyła się. O. What? Się Jaki rzep do nogi psa się przyczepił. Ale ona tak zrobiła, Adrian tak... Dobra, czyli im się po prostu pomyliły strzałki najwidoczniej, więc na szczęście się udało. Dzięki wam bardzo za oglądanie. Tutaj teraz gdzieś pojawia się Adriana filmik, który możecie obejrzeć. Będziemy robili drugi ten level halloweenowy. Pamiętajcie, żeby zostawić pod tym filmem subskrypcje, lajki i widzimy się niedługo, mam nadzieję, w kolejnym filmiku. A teraz chodźcie do Adriana. Let's go!